Cześć. To jest część druga kursu cudów. Dzisiaj wkraczamy w drugą część. I to już będzie trochę inaczej z tego, co dzisiaj rano przeczytałem. Więc zapoznajmy się najpierw z wprowadzeniem do części drugiej. Słowa nie będą teraz wiele znaczyły. Używamy ich jedynie jako przewodników, od których obecnie nie jesteśmy zależni. Teraz bowiem szukamy jedynie bezpośredniego doświadczenia prawdy. Lekcje, które pozostają, wprowadzają po prostu okresy, w których opuszczamy świat bólu i wstępujemy w pokój. Na tym etapie zaczynamy osiągać wyznaczony przez ten kurs cel i dochodzić do końca, na które nasze ćwiczenie zawsze było nastawione. Staramy się w tej chwili pozwolić, by ćwiczenie było jedynie początkiem. Trwamy bowiem w cichym oczekiwaniu na naszego Boga i Ojca. On przyrzekł, że sam uczyni ostatni krok. My zaś jesteśmy pewni, że Jego obietnice są dotrzymywane. Zaszliśmy tą drogą daleko i teraz czeka na Niego. Teraz czekamy na Niego. Nadal każdego ranka i wieczoru będziemy spędzać z Nim tak długi, jak będzie to nas uszczęśliwiało. Nie będziemy teraz myśleć o czasie w kategoriach trwania. Użyjemy go tyle, ile go będziemy potrzebować dla upragnionego wyniku. Nie będziemy również zapominać o naszych cogodzinnych przypomnieniach o innych porach, wzywając Boga, gdy będziemy Go potrzebowali, kiedy będzie nas kusiło, by zapomnieć o naszym celu. Będziemy kontynuować ćwiczenie z centralną myślą na wszystkie nadchodzące dni i używać owej myśli, by wprowadzać okresy spoczynku i w potrzebie uspokajać nasze umysły. Nie zadowolimy się jednak prostym ćwiczeniem w pozostałych świętych chwilach zamykających rok, które daliśmy Bogu. Wypowiemy kilka prostych słów powitania i będziemy się spodziewać, że nasz Ojciec objawi się tak, jak przyrzekł. Wezwaliśmy Go, a On przyrzekł, że Syn nie pozostanie bez odpowiedzi, gdy zawezwie Jego imię. Przychodzimy teraz do Niego jedynie z Jego Słowem w umysłach i sercach i czekamy na Niego, by podjął ku nam krok, którego, jak nam powiedział, za pośrednictwem swojego głosu nie omieszka podjąć, gdy Go zaprosimy. Nie opuścił swojego Syna w całym Jego szaleństwie, ani nie zdradził Jego zaufania do Niego. Czyż poprzez swą wierność nie zasłużył sobie na zaproszenie, którego szuka, by nas uszczęśliwić? Ofiarujemy je i zostanie ono przyjęte. Ofiarujemy je i zostanie ono przyjęte. Tak będziemy teraz spędzać z Nim czas. Wypowiadamy słowa zaproszenia, które Jego głos sugeruje, a potem czekamy na Niego, by do nas przyszedł. Teraz jest czasem spełnienia proroctwa. Teraz dotrzymane są w pełni i spełnione wszystkie przedwieczne przyrzeczenia. Żaden krok nie dzieli już czasu od jego spełnienia. Teraz bowiem nie może się nam nie powieść. Usiądź w milczeniu i czekaj na swojego Ojca. Jego wolą było przyjść do Ciebie wtedy, gdy rozpoznasz, że Twoją wolą jest, by to uczynił. Nigdy zaś nie mógłbyś zajść tak daleko, gdybyś nie widział, jakkolwiek niewyraźnie, że jest to Twoją wolą. Jestem tak blisko Ciebie, że nie może nam się nie powieść. Ojcze, Tobie dajemy te święte okresy z wdzięczności dla Tego, który nauczył nas, jak opuścić świat żalu w zamian za Jego zastępstwo dane nam przez Ciebie. Teraz nie spoglądamy wstecz, patrzymy przed siebie, a nasze oczy utkwione są w końcu podróży. Przyjmij od nas te skromne dary podziękowań, gdy poprzez wizję Chrystusa widzimy świat poza tym, które wytworzyliśmy i bierzemy tamten świat jako całkowite zastępstwo naszego własnego. Teraz czekamy w milczeniu nieulękli i pewni Twojego przybycia. Staraliśmy się odnaleźć naszą drogę, podążając za przewodnikiem, którego nam przysłałeś. Nie znaliśmy drogi, lecz Ty nas nie zapomniałeś i wiemy, że nie zapomnisz nas teraz. Prosimy jedynie, by dotrzymane zostały Twe przedwieczne obietnice, których dotrzymanie jest Twoją wolą. Prosząc o to, wyrażamy naszą wolę wraz z Tobą, Ojcu i Synowi, których święta wola stworzyła wszystko, co jest. Nie może się w niczym nie powieść. Z tą pewnością podejmujemy tych parę ostatnich kroków i ku Tobie spoczywamy, ufając Twojej miłości, która nie zawiedzie wzywającego Cię Syna. I tak rozpoczynamy końcową część tego jednego świętego roku, który spędziliśmy wspólnie na poszukiwaniu prawdy i Boga. Jej jedynego Stwórcy. Odnaleźć drogę
którą On dla nas wybrał i dokonaliśmy wyboru, by nią podążać zgodnie z Jego życzeniem. Podtrzymywała nas Jego dłoń. Jego myśli rozświetlały ciemność naszych umysłów. Jego miłość wołała do nas bezustannie, odkąd nastał czas. Życzymy sobie, życzyliśmy sobie, by Bogu nie powiodło się mieć syna, którego stworzył dla Ciebie. Chcieliśmy, by Bóg zmienił siebie i był tym, co my byśmy zeń uczynili. I wierzyliśmy, że nasze niepoczytalne pragnienia były prawdą. Teraz cieszymy się, że to wszystko zostało odczynione i nie myślimy już, że złudzenia są prawdziwe. Pamięć o Bogu lśni na rozległych horyzontach naszych umysłów. Jeszcze moment, a wzejdzie ponownie. Jeszcze moment, a my, którzy jesteśmy synami Bożymi, będziemy bezpiecznie w domu, w którym Jego wolą jest, abyśmy byli. Teraz już prawie nie mamy potrzeby ćwiczenia, albowiem w tej końcowej części zrozumiemy, że wystarczy jedynie, abyśmy zawezwali Boga, a wszelkie pokusy znikną. Zamiast słów wystarczy jedynie czuć Jego miłość. Zamiast modlitw wystarczy jedynie zawezwać Jego imię. Zamiast osądzać, wystarczy jedynie ucichnąć i pozwolić, by wszystko zostało uzdrowione. Przyjmiemy sposób zakończenia Bożego planu, tak jak otrzymaliśmy sposób Jego rozpoczęcia. Teraz został wykonany. Ten rok przywiódł nas do wieczności. Zatrzymujemy jeszcze jeden sposób posługiwania się słowami. Od czasu do czasu instrukcje na temat mający szczególny związek z naszymi... Zatrzymujemy jeszcze jeden sposób posługiwania się słowami. Od czasu do czasu instrukcje na temat mający szczególny związek z naszymi codziennymi lekcjami będą przyplatać te lekcje i okresy bezsłownego głębokiego doświadczenia, które powinny przyjść potem. Owe szczególne myśli powinny być powtarzane codziennie i każda z nich kontynuowana, dopóki nie zostanie Ci dana następna. Powinno się je czytać powoli i przez jakiś czas o nich myśleć, poprzedzając nimi jedną ze świętych i błogosławionych chwil w danym dniu. Dajemy pierwszą z tych instrukcji teraz. Czym jest przebaczenie? Przebaczenie rozpoznaje, że to, co jak myślałeś, twój brat ci uczynił, nie miało miejsca. Nie odpuszcza grzechów po to, by je urzeczywistniać. Widzi, że grzechu nie było. Jeśli zaś patrzy się w ten sposób, wszystkie twoje grzechy zostają przebaczone. Czymże jest grzech, jeżeli nie fałszywą ideą o snu Bożym? Przebaczenie widzi jedynie fałszywość i dlatego pozwala mu odejść. Tym, co jest wówczas wolne, by zająć jego miejsce, jest teraz wola Boga. Nieprzebaczająca myśl wydaje osąd, którego nie poda w wątpliwość, choć on nie jest prawdziwy. Umysł jest zamknięty i nie zostanie wyzwolony. Myśl ta chroni projekcję, zacieśniając jej łańcuchy, tak że wypaczenia są bardziej przesunięte i bardziej niejasne. Mniej dostępne dla wątpliwości i jeszcze dalej trzymane od rozumu. Cóż może wejść między utrwaloną projekcją a zamiar, który ona brała za swój upragniony cel? Nieprzebaczająca myśl czyni wiele. Gorączkowo działając, dąży do swego celu, przekręcając i unieważniając to, co widzi, jako przeszkodę na obranej przez siebie drodze. Wypaczenie jest zarówno jej celem, jak i środkiem, za pomocą którego chciałaby go osiągnąć. Przystępuje do swych rozścieranych prób zdruzgotania rzeczywistości, nie troszcząc się o nic, co zdawałoby się jej przeczyć. Przeczyć jej punktowi widzenia. Przebaczenie natomiast jest ciche i spokojne. Nic nie czyni. Nie obraża żadnego aspektu rzeczywistości, ani nie usiłuje przekręcić jej w widoki, które mu się podobają. Po prostu patrzy, czeka i nie osądza. Ten, kto nie chce przebaczyć, musi osądzać, gdyż musi uzasadnić to, że przebaczenie mu się nie powiodło. Ten jednak, kto chce sobie przebaczyć, musi nauczyć się podejmować prawdę dokładnie taką, jaką ona jest. Nic więc nie czyń i pozwól, by przebaczenie ukazało Ci, co czynić poprzez tego, który jest Twym przewodnikiem, Twym Zbawicielem i tym, który Cię chroni, silnym nadzieją i pewnym swego ostatecznego sukcesu. On już Ci przebaczył, gdyż taką jest Jego funkcja, dana Mu przez Boga. Teraz musisz dzielić Jego funkcję i przebaczyć temu, którego On zbawił, którego bezgrzeszność On widzi i którego On czci jako Syna Bożego.
I tak przechodzimy do lekcji 221, czyli lekcja 221. Pokój mojemu umysłowi, niech wszystkie moje myśli ucichną. Ojcze, przybywam dziś do Ciebie, by szukać pokoju, który jedynie Ty możesz dać. Przybywam w milczeniu. W ciszy mego serca, w głębokich zakamarkach mojego umysłu czekam i nasłuchuję Twojego głosu. Ojcze mój, przemów dziś do mnie, przybywam, by słuchać Twojego głosu w milczeniu, z pewnością i z miłością ufny, że usłyszysz moje wołanie i mi odpowiesz. Teraz czekamy w ciszy. Bóg jest tutaj, ponieważ czekamy razem. Jestem pewien, że przemówi do Ciebie, gdy Ty zaś usłyszysz. Przyjmij mą pewność, gdyż jest ona Twoją pewnością. Nasze umysły są połączone. Czekamy z jedną intencją. Usłyszeć odpowiedź Ojca na nasze wołanie, pozwolić myślom ucichnąć i odnaleźć Jego pokój, usłyszeć, jak On mówi nam, czym jesteśmy i jak objawia się swemu Synowi. To była lekcja 221, pierwsza lekcja z drugiej części Kursu Cudów. Zapraszam Was do praktyki. I zapraszam również na kolejną lekcję już niedługo. Dla mnie to będzie kolejny dzień, czyli jutro. Do zobaczenia.